Chciałem cię spytać, czy już oswoiłaś się z byciem medalistką Mistrzostw Świata? To znaczy, na początku na pewno nie było to łatwe, bo to tak na mnie spadło jak grom z jasnego nieba, mogłabym powiedzieć. Ale myślę, że powoli daję sobie z tym radę, choć zapewne nie jest to łatwe i nie było. Chciałem cię teraz spytać o to, czy twoje życie jakoś mocno zmieniło po tym sukcesie z Nowego Miasta? To znaczy, na pewno pod tym względem, że uwierzyłam na pewno, że cała ta praca nie poszła na marne, że to, co robię, idzie w dobrym kierunku i bardziej uwierzyłam w siebie. No i myślę, że przede wszystkim to. Jest szansa na to, żebyś zdobyła sponsorów na dalsze funkcjonowanie przed Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi? To znaczy, jest szansa, bo istniały takie rozmowy i nawet pojawili się tacy sponsorzy, ale no nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Właśnie, a jak idą same już w tej chwili przygotowania do Soczi i jak one mniej więcej będą wyglądały, kiedy już rozpoczniesz ten okres przygotowawczy? Teraz jest taki okres spokojniejszy. Pierwsze zgrupowanie mamy 19 maja. Wtedy już zaczynamy po kolei obozy zgrupowania. No a jak będzie wyglądał konkretnie plan, to myślę, że to pytanie na dzień dzisiejszy nie do mnie, bo to trenerzy mają w głowach i wtedy się dowiemy. Gdzie zgrupowanie? W Krakowie. Chciałem cię spytać, bo dzisiaj pani minister Mucha podpisała list intencyjny w sprawie budowy tras narciarskiej w Śląskiej Porębie, to dla was i rozbudowy również ośrodka dla biatlonistów. To musi być dla was znakomita wiadomość. Tak, na pewno. No, wiadomo, że strzelnicy nie są na wysokim poziomie w Śląskiej Porębie, ale trasy już są bardzo dobre w Śląskiej, a jeszcze gdy dowiedzieliśmy się, że mają być rozbudowane, to tym bardziej się cieszymy, bo będziemy mieli lepszy obiekt i lepsze możliwości do przygotowywania się. Czy jeszcze jakieś specjalne życzenia pani minister udało się dzisiaj zgłosić? To znaczy, każdy z osobna i jak w miarę swojej potrzeby miał coś do zakomunikowania albo do zapytania się, to miał taką możliwość i pani minister wtedy wyjaśniała. Czy sekcja generalnie biathlonu przekazaliście pani minister jakieś własne uwagi? Nie, akurat z biathlonu nie wyszło żadne pytanie. Chciałem cię jeszcze spytać o sztafetę, bo indywidualnie wszystkie spisujecie się znakomicie i często jak się zlicza czasy wasze po sprincie, to zajmujecie miejsce w pierwszej trójce, a jak już przychodzi do czego, to zawsze tam czegoś brakuje. Właśnie, czym tkwi ten problem w starcie sztafetowym? To znaczy, mówi się tak, że sztafeta rządzi się własnymi prawami, tak rzeczywiście jest i tam myślę, że głównie to jest walka psychiczna, bo jednak to jest obciążenie nie tylko na swojej głowie, ale też myśli się o swoich koleżankach z drużyny i presja spoczywa na wszystkich. I wiemy, że na przykład jak zawalę, to nie tylko dla siebie, ale dla całej drużyny. Także no, myślę, że to jest podwójny stres i podwójna presja. I być może przez to właśnie ta sztafeta czasami nie wychodzi tak, jak powinna. Gdzie jeszcze czujesz największe rezerwy? Bardziej w strzelaniu czy w biegu? To znaczy, w biegu na pewno czuję rezerwy. W strzelaniu również będziemy nad tym pracować. Myślę, że no, perfekcji nigdzie nie ma i zawsze jest w czym dążyć do polepszenia się. Po tak długim sezonie z pewnością myślisz już o wakacjach. Jakie masz plany, żeby się zrelaksować i jakby na chwilę odłączyć się od tego biathlonu? To znaczy, no, akurat teraz zbliża się majówka i mam okazję, żeby pojechać z rodziną, spędzić czas i jadę do Chorwacji. Także myślę, że tam trochę wypocznę i odreaguję. Na koniec chcę spytać, czego mamy życzyć Monice Chodnik w nadchodzącym sezonie? Ja zawsze z sezonu na sezon mam jedyny cel, nie jakiś główny, konkretny, ale żeby się polepszać.